To mi też się fajnie sprzedawało, bo to jest tanie i wypasione. I w miarę... Koleosy, nie? Nie są urody może jakieś szczególne, natomiast no spójrz, jaki wypas. I szkło na dachu do tego. I parconik będzie X, no jakby wszystko, no. Jest i to wygodne jest. I to jest wygodne, no. To jest tanie. Podobnie z eksploatacją i w miarę świeże, jak tu rocznik jest. No. To tam tej szybie dali. Dwójka, 12 rok albo 13. Ze szkiełeczkiem. Co dupy nie urywa to? To jest malutki, 3,08 to jest to? Tak, 3,000. Ale na przykład gdyby rządowo, czy coś łokcia wystawić na wsi, to... Nie wstrzelił się, w A8 się nie wstrzelił raczej. Ktoś mi tam zlecił 2-litrówkę, żeby szukać. Pisarzowice. Benzynę. Zlecił, pytał. Jak będzie konkretnie, będziemy gadali. Widzicie, że oryginał? I tu właśnie nie mam namiaru. Ale jest numer telefonu na biurku. Ty, to od sadownika z Mazowieckiego. 100%. Benzynka, benzynka. Ciekawe, ile to chce za to. Nie ma go w budce niestety. To nigdy nie były tanie. Uwaga. 2,7 rok. 2,7 rok. Tarczanówka, protegówka. 90 tysięcy przebiegu. Automat z gazem. 2,5 litra, 7 rok. 6200 euro. Jakie czasy. A może jeszcze luksusa. Komplet Alufelgen. Ledy automat na winie. No jest Navi, wyjeżdża. To jest Navi, a? Ja, Navi. Okej. Okay. Taka cena, widzicie? Kurczaki. Wszystko na miejscu. Pani z Rzeszowa pytała, bo dla męża, bo... Dla męża. Właściwie nie wiem, o co chodzi u was w Rzeszowie. Muszę to powiedzieć, bo chcecie czwarte auto ode mnie. Nie wiem, co sobie handlujecie, czy co? Takie zacne małżeństwo. Skubańcy. Trzy auta wzięli, pytali, wczoraj pani żona pytała w imieniu męża o czwarte. Ciekawe. To dla Rzeszowa jeszcze raz, bo o to pytacie. Dla Rzeszowa jeszcze raz jakiś kolorek ładny. Manualny telewizorek, o ładnie tu jest faktycznie. Szkoda, że te turaniki nie miały szkła na dachu. Ale. Winterreifeny. Dla was raz jeszcze nie znam ceny, bo budka zamknięta, chociaż... Mam tu gdzieś namiar w okolicy. Cały ładny, przeprzystojny. Freestyle'owy, jak się okazuje. Dupka grzana, klata grzana, wąsy grzane. Można by tu w sumie otworzyć fryzjernię. 10 poduszek airbagowych, jak mówią Hiszpanie. I tyle, tylko nie ma poręcznika z przodu. A z sentymentu dla Rzeszowa, bo Rzeszów wziął takiego czerwonego kiedyś do tych swoich innych zakupów. Z sentymentu strzelę sztukę. Który tam? Ten ładny, nie? Kółko widać, że świeżo przytachane, nie umyte. Opa! 1,6 zazwyczaj są. O! Manualnej? Tak. Może być 2-litrówka, jak ma 6 biegów. Czy 5? Nieusprzątany, ale wiecie, nieuciechany. A siadnę wygodnie. I spojrzę. Liczę do zera i wiecie, o co chodzi, nie? Dobra, zgadujcie przebieg. Tu? 485. Co ty? Zaświecił się teraz. Przebieg jak przebieg.
przyjdzie zawodowy handlarz, zrobi mu ruchu. Jak środek wygląda? Jak wygląda środek, no. Autostrada. Na 210. Wygląda na 210 to max. Przyjdzie zawodowy sprzedawca śliwek i 15 minut roboty. 15 z wyjęciem kabli. To zależy, co tam wiesz, jeszcze w historii jest. Ale jest oczywiście wypadkowe, niektórzy mówią, że jest pierdzielnięty. My uderzenie. Dobra, lecimy dalej. Dzwonię do mnie gdzieś widzę, bo marzy mu się Opel Antara. To jest Antara, to jest marzenie widza. Może mi pan, pan jest lakiernikiem, tak bardzo bym prosił. Mam pytanie. Pytanie mam do lakiernika. Z czym to się je? Jest jedną strukturę. Ale tył też taki jest. Bo był obcierany. Ależ to normalnie jest, proszę ja was. Oj, kto? Jak do chuja? Widzę, mu się zdziwił oczywiście. Przepiernik ognisty. Ale ja był kurwa baranek. Baran naprawdę? Takie baranki dają na tych samochodach terenowych. Ale wiecie, że widziałem już takie całe auto, widziałem takie? W tym baranie zrobione? No ale to terenówka. Ale powiedzcie mi, taka rysa na tym, nie wiem, skrętakiem. To jest taka struktura, kurwa. Ale rysująca się raczej. Może nie widzę, jest takie. Ktoś szukał dla żony świeżaka, Żona tym nie będzie mogła jechać, bo ma krzywy kół, czy może jechać. To jest przód napęd, dacie rady. Fajnie w środku, przebieg niewielki, jak się domyślam śmiało. Adam mu dali na chrzcie świętym. Oczywiście jest namiar na Adama, ale przypominam kółko i błotnik. Adam fajny. Lecimy dalej. Znam cenę już tego. Jest to 14 rok. 1.4 turbo 140. O się mi powiększyło. 1.4 turbo 140. Na zimie. Co to w środku? I na kołpaku? I na kołpaku, no. Wielu się już nabrało, że to alufelga. W domu cieszyli się? Pierwsze te zafiry. Do pierwszej wulkanizacji. Ale to słyszysz, te zafiry to ja też sprzedawam jako alu. To jest alu. Cały czas. 1.4 turbo. 9400 euro. Kuźwa, 14 rok. No bo 1.4 turbo. Niespotykana rzecz jakby. Benzynowa. Jeszcze w sedanie. Pizdu kasę na moje oko. Pana Romanowen, ale dalej jest 1.4 turbo. Idę, wejdę. Idę ze słońcem. Jakieś takie tutaj zagłęby zafirowe. Tam jak miłość. Marcin, pozdrawiam Warszawę. Panie taksówkarzu. Zobaczmy, co tu u was. Tam jak miłość w środku. Generalnie siwo. Tu jest plac, gdzie mnie gościu siga na rowerze zawsze. Szef placu, także nie mogę tu nagrywać, bo całe lato go nie umie na rowerze swoim i mówi kajne wideo. Dobra, mówię, dobra, nie będę już. Widzieli. Ale maserka trzeba zrobić. Brzydki, bo brzydki, ale jest. 12 rok. Cylwia. Cylwowiar. 12 rok. 190 na kulane. Dziesięć koła euro. Dwa litery, ja? PS, wifil? 116 koni. Ale dwulitrówka. A to sporty pakiet, więc tu drugs, diesel. Siedziska fajne. Tachu weksel, diesel. Aha. Weißt du? Jak coś to jest namiarek. A te wszystkie Stefany tutaj. Pan Romek macha dla was uprzejmie. Nie wiem o autach nic, ale mogę się dowiedzieć o wszystkim. Jedno, drugie, trzecie. Tu jest Passat w manualnej. Ręcz.
Rangę się pisze, nie wiem, wręcz. Przykład dla widzów automata to jest oczywiście manual i bez nawigacji. Chłopaki to mają naprawdę dobre ceny. Poza tym można zahaczyć zawsze trzy koła albo gumą z tego. Z Volkswagena. Jakaś panie klasa. Klasa mercedesowska. Jak za dychę to biorę. No a za 8. Ten kosztuje coś 6900. Podsłyszałem z nawigatorem. 9 rok. Politrówka. Ten tu ładny. Zacznijmy od bebechów. Siedzonko sport czy zwykłe? Sport. Modny kolor na wypasiku. Chwileczkę. Na SC niby. Ciekawe, ciekawe. Niestety bez eski, tylko znaczek. Może zewnętrzna. Jeszcze z Mondeo takie. Tu zagłębię z nowymi tematami. Bank. Gwizdzą, lulki palą. Ten ma stówę przebiegu. 17 rok, 1.6 motor, stówę przebiegu. Nowe tematy. Jeszcze idziemy, się wstrzelamy w wąską alejkę różnych pojazdów. Okazało się, że ten plac jest pana szanownego tego, który ma plac jeszcze w dwóch innych miejscach i właśnie spotkałem go. Mały, krótki, niby nijaki, a jaki kuźwa potentat. Proszę państwa. Jak coś pierdzielnęło chyba. Straszą mnie tu wszędzie z każdej strony. D3V60 w automacie bardzo ładne. I coś to jest namiar na pana. O, ktoś się marzył o takim właśnie wydechowcu. Proszę bardzo, ja mogę to wyhaczyć, przyhaczyć. Do chałupy przywieźć. Stopki zwyczajne, niezwyczajne. Zawsze może pyta. Szukam dla widzu, ale totalnie goła rzecz. Bez parytronika z przodu, z tyłu. Mam mieszane uczucie. Czysta, ładna, elegancka. Sprzedawca jest mi bardzo dobrze znany, bo jest rzetelniacki. Ale kuźwa, to nawet parytronika z tyłu nie ma. Jest to trzeba, rozumiem, ale... Ale szlak trafi, no nie, nie, nie. Muszę coś mieć z klasą dla widzu. Lecimy dalej, bo się ciemno robi. Plac chyba z 7 dzisiaj z opakami atakujemy. Są trudni przeciwnicy, bo są handlowcami. Bo są handlowcami. Stara. 15 rok. 1,5 setki przejechane kilometra. 2 litry. 2 litry. Ale niespodzianka. 13900 euro. 13900 euro, 100 kW, czyli 136 koni. Nie jakiś szaleniec, ale... Parytronik przód, tył. Nie jest źle. Mam namiar na pana. Ja bym namiaru nie miał na pana szanownego. Chcę przytypić po taniości to Crucifix. A tam się widzę, ukazał przebieg, zaraz zobaczę na desce dokładnie ile. D3. Gdzie tam D7? Stop. A, guzik, prawda, 132 tysiące kilometrów. Dziękuję, lecimy dalej. Żeby nie było kuźwania jasności. Kalibra 2-litrówka. Arek Pałosz. Pamiętasz twoje chyba 17 burbety. Byśmy ci zazdrościli wszyscy na całej wsi. Ależ kuźwa widok. Piórek nie ma. Kalibra 2 litry benzyna. Ktoś też pytał o 190. Ja nie znajdę. Jajczycie chyba. Ja dla widza wciąż szukam małysza. Parytronik jest, ksenon jest. Od hodowcy jabłek z Mazowieckiego. Nie wiem jaki motor, poczekaj. A to automat, kurczak, jest znowu źle. Niedobrze. O, się pierdzielałem. RC. 150 nakulane, 150 koni. Airlinik. 21 tysięcy euro.
Trzeba mieć digitalu ze góry. W automacie 21 euro. Zażartowałem, że za 12 mi odda. Obraził się. Four Motion. Piękny. Ale nie tego szukamy, nie tego szukamy. Lecimy dalej. Chłopak tu ma w ogóle ciekawe temaciki. Four Motion następny, mam na niego namiar. Tu jest wyklaczek. A szósteczka TDI. Następny Four Motion. Tutaj w S-Line piękna. Z Eckzienbauer? Achcen. Achcen. Neue Lampe, wie sie. A, faktycznie, neue Lampa. Der letzte Model bei Audi. 18 rok. Bardzo przyjemna. Ale mam pytanie, bo chciałem technicznie ogarnąć. Volkswagen Santana, tak? Czy to może inna Santana jest, ale... Ciekawostka. Z blachy ryflowanej. Co tu się w ogóle dzieje? Tu się w ogóle odpiernicza. Okazało się, że moja mama, Małgorzata, tak, małżonka też Małgorzata, subskrybuje mój kanał i coś tam ma powłączone guziki jakieś, że jak dostaje się nowy film na YouTube, to matka ogląda. Małgorzata, bardzo Cię pozdrawiam, matko moja, jedyna zresztą. Bardzo miło, że oglądasz te ciekawostki motoryzacyjne. Czy znakiem tego wiesz, że syn żyje? Czerwony Passat. Mam długie nogi jak modelka, spójrzcie, pan Romek. Jest nóżka. Manualna oczywiście. Jest Astra, ale nie ma naczelnika gminy. Już zerkałem na skubańca. Ładna, prosta, goła jak święty turecki. Bardziej golsze już nie mogło być. No benzynka. Nie ma nic, kurwa. Nawet ten wyświetlacz jest już tak uszczuplony, kurwa, na dwa podzielone. Taki chudy. Widzieliście kiedyś na Facebooku, ustawiłem, nie wiem, czy patrzycie, przywiozłem gościowi insygnie. Przewiózł dla wecia, wszystko dobrze i za dwa dni, panie Krzyśku, ale ta ryska, wszystko to widziałem, bo to było pokazane, że fajna, kosmo, ile wlezie. No. Ale ma lampę klejoną z dwóch części. Właśnie dorwałem w końcu. Wyślij mi pan te zdjęcia. Panie, nie wiem jak on dojechał, równie się gdzieś dojechał. Kto mu tak to skleił, mówi do mnie. Kurwa. Przysięgam. Klejone z dwóch części, to jest to klejenie, co o czym mówiliśmy na Facebookach. Było ta kreska, wszyscy widzieli. Pół Europy miała polewkę, to w ogóle hit. Kurwa. Panie, gdzieś tak równo piznął, po coś, wie pan, podjechał. Nie wiem, pan jest, wie pan, ewidentnie jest to naklejone. No to wiesz, jakie przypały są. Kurwa. Są przypały. Ludzie. 7 rano, pan Romek jest głęboko zaskoczony, bo jest 7 rano, pan Tomek stoi, sąsiad. Normalnie. Pan Romek stoi normalnie. A idąc 20 metrów dalej, sąsiad cały zamrożony. Mało tego. Od tej linii auta generalnie zamarznięte. Czy sądzę, że tędy przechodził front, tutaj, front lodowaty, frontem hiszpańskiego konkwistadora, czyli afrykańskim. Coś podobnego, jakie zmyłki o poranku.